Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, wysłuchamy sobie jeszcze raz dokładnie tego samego fragmentu, co wczoraj, pana Fabiana. I jeszcze raz przyjrzymy się temu w Słowie Bożym i zobaczymy, że podważają, że Kościół rzymskokatolicki jest dokładnie tym kościołem, który jest, został założony przez Chrystusa i apostołów i wierzy dokładnie tak, jak pierwsi chrześcijanie. Zwrócimy sobie tutaj uwagę na pewne rzeczy. No i zadamy sobie jedno pytanie dla protestantów. Więc żeby nie przedłużać, to oddajemy głos panu Fabianowi. Będzie to samo, co wczoraj, tylko że po prostu pójdziemy sobie do pewnych fragmentów, by jeszcze bardziej wyraźnie pokazać to, jak nie rozumie się tego, czym jest rzymski katolicyzm, tak jak pan Fabian nie rozumie, i nie, a może i nie chce zrozumieć prawdy o Kościele. Skąd to się bierze? No z jednej podstawowej przyczyny, nieznajomości Pisma Świętego. Teraz jest rzymskim katolikiem, niech się skonfrontuje z tym, co teraz powiem, ponieważ powiem trudną rzecz. To jedna z pierwszych rzeczy, jaką ja sobie uświadomiłem, w momencie, kiedy przyszedłem do kościoła rzymskiego, wszedłem do zakonu i tam się zaczęły dziać jakieś rzeczy, ponieważ ja miałem doświadczenie kogoś, kto odpadł od kościoła, łaził po jakichś dziwnych rzeczach, a następnie spotkałem żywego, zmartwychwstałego Chrystusa i zaprosiłem go do swojego życia, tak? A potem, wchodząc do klasztoru, pracując z różnymi ludźmi, chciałem dać im to doświadczenie, ale jednocześnie cały czas byłem konfrontowany dosłownie, tak? To było takie przypomnienie, ej, ale zaraz, powoli. Wiara w kościele rzymskokatolickim jest wiarą w przekaz. Wiara w kościele rzymskokatolickim jest wiarą w przekaz, więc zobaczymy, w co wierzyli Koryntianie, 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian od pierwszego wiersza. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli, w której też trwacie. 2. Przez nią również będziecie zbawieni, jeśli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem, chyba żebyście uwierzyli na próżno. 3. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy i tak dalej. Przepraszam. Przekazałem wam. Wiara rzymskokatolicka jest w przekaz. Przekazałem wam, że Chrystus zmartwychwstał. A więc Koryntianie uwierzyli w co? W przekaz. Przekazałem wam, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. A więc panie Fabianie, w co wierzyli Koryntianie? Przekaz. A więc jeżeli Kościół rzymskokatolicki dzisiaj po 2000 lat wierzy w przekaz, to znaczy, że wierzy tak jak 2000 lat temu pierwsi nawróceni poganie. Tak jak głosili apostołowie. A więc jest przekaz i ten przekaz, który głosił święty Paweł, dociera też i do nas. No to jeszcze jeden fragmencik. Drugi rozdział drugiego listu do Tymoteusza. 2:1. Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych. To, co usłyszałeś, przekaż. Kościół rzymskokatolicki wierzy w przekaz. A w co wierzył Tymoteusz, jak nie w przekaz tego, co dostał od świętego Pawła? Co miał robić Tymoteusz, jak nie przekazywać to, co otrzymał od świętego Pawła, nie miał, i miał przekazywać innym? A więc przekaz, Kościół rzymskokatolicki, uwaga, to jest wielkie, coś tam bardzo trudne. Nie, to nie jest bardzo trudne, panie Fabianie, to jest biblijne. Koryntianie wierzyli w przekaz, święty Tymoteusz wierzy w przekaz i mało z tego święty Paweł nakazuje Tymoteuszowi przekazać to, co otrzymał innym. Więc jeżeli Kościół, więc jeżeli wy nie wierzycie w przekaz, to w co wy wierzycie?
No ja wiem, protestantyzm i takie właśnie samopaśne sekty wierzą w to, co sobie wymyślą. Dobra, więc to tak, żeby pokazać, nie? Że skoro pan Fabian stwierdza, że rzymskokatolicyzm wierzy w przekaz, to znaczy, że wierzy dokładnie tak jak kościół biblijny. A więc jaki jest wniosek? Rzymskokatolicki kościół jest kościołem biblijnym, apostolskim, chrystusowym, bo wierzy w przekaz, który leży u podstaw pierwotnego kościoła. W kościele rzymskokatolickim człowiek w pewnym sensie, nie chodzi o to, żeby nie miał osobistej relacji z Bogiem, tak? Ale w pewnym sensie może mieć jakąkolwiek i do pewnego stopnia kościół katolicki tego nie sprawdza, dopóki ten wierzący wierzy w to, w co kościół każe mu wierzyć. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak. A więc rozumie doktrynę, w ramach tej doktryny nie szkodzi Kościołowi, a wręcz przyczynia się do jego, uwaga, materialnego dobra i po trzecie jest posłuszny autorytetowi Kościoła w wielu kwestiach. Wiara w Kościele rzymskokatolickim wiąże się z instytucją, jest wiarą w instytucję i dopiero dzięki wierze w instytucję ta wiara obiecuje, że człowiek może się spotkać z Bogiem. Zawsze między człowiekiem w kościele rzymskokatolickim a Bogiem stoi ludzki pośrednik, stoi... I teraz, moi drodzy, przyjrzyjmy się tej wierze w instytucji. Tak, my wierzymy w Kościół jeden święty, powszechny i apostolski. Chrystus założył Kościół, tak? On go buduje, on w tym Kościele ustanawia, prawda, funkcję, a więc jest bosko-ludzką instytucją, tak? Prawda? Bo Bóg go buduje, ale ustanawia funkcje ludzkie, więc jest instytucją bosko-ludzką. Apostołowie byli ludźmi, nauczyciele, prorocy wszyscy byli i są ludźmi, tak? Ale ustanowieni przez Boga i głoszący słowo od Boga. Teraz, moi drodzy, że tam pastor Fabian mówi, że o, dopiero jak będziesz wierzył tak, jak ta instytucja ci nakazuje, to wtedy będziesz miał taką wiarę, jaką Chrystus chce. Dokładnie tak. I teraz, moi drodzy, powróćmy sobie z powrotem do 15 rozdziału 1 listu do Koryntian. I tutaj zobaczymy, że protestancka sola scriptura nie wystarczy i że jest coś więcej niż sola scriptura. Coś, co jest urzędem nauczycielskim Kościoła. Tylko trzeba się wczytać i zwrócić uwagę na detale. A więc jeszcze raz i zobaczymy, jak tutaj wyglądają protestanci. No wyglądają tak, że w ogóle nie wyglądają, bo protestanci absolutnie nie wypadają przy Słowie Bożym. 15 rozdział 1 listu do Koryntian. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. I teraz zobaczmy, jak się dostępuje zbawienia. Co jest konieczne do zbawienia, czego nie ma w protestantyzmie, a jest w katolicyzmie. Przez nią, czyli przez Ewangelię, również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie, uwaga, tak jak wam rozkazałem. Sola scriptura, my wiemy w instytucji, dopiero jak wierzysz w tą instytucję, to dopiero i tak jak ta instytucja ci każe, jesteś posłuszny, to wtedy dopiero możesz mieć przystęp do Chrystusa. Dokładnie tak. I tutaj jest to potwierdzenie. Zobaczmy, przyjęliście Ewangelię, protestanci mówią, przyjmujemy Ewangelię, sola scriptura, przyjmij Ewangelię, już jesteś zbawiony, aleluja, aleluja, nie? Hola, hola. Jeśli ją przyjmujecie, tak jak wam rozkazałem, a więc zobaczcie, nie wystarczy przyjąć Ewangelię, żeby być zbawionym. Trzeba ją jeszcze przyjąć według określonych zasad. Czy święty Paweł mówi, o, że już przyjęliście Ewangelię i już jesteście zbawieni? Nie.
tak jak wam rozkazałem, a więc jest Ewangelia plus tak jak ma według rozkazu apostoła, a więc jest ten element Słowo Boże plus rozkaz apostolski, jak tą Ewangelię przyjąć. A tego w protestantyzmie nie ma. Kto protestantom nakazuje zachowywać Ewangelię? Według czyjego rozkazu ją zachowują? My w Kościele rzymskokatolickim zachowujemy Ewangelię według rozkazu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, według rozkazu Urzędu Apostolskiego, tak? Święty Paweł był apostołem i pisze o Urzędzie Apostolskim. I tak jak właśnie Święty Paweł, będący apostołem, rozkazał im, to w tej Ewangelii, tak jak on im rozkazał, jeśli wytrwają, będą zbawieni. A więc nie wystarczy przyjąć sobie Ewangelii, 45 tysięcy sekt, alleluja, ja przyjąłem Ewangelię, Jezus jest Panem, alleluja, już jestem zbawiony, hola, hola. A kto jest tym, który ci przyjmuje, kto jest tym, który wyznacza ci prawidłowość tej Ewangelii, że ją przyjąłeś w sposób prawidłowy? Dla Koryntian to był Święty Paweł, nie ich własny mózg jako punkt odniesienia, ale człowiek, który im rozkazał. Dla nas jest to Urząd Nauczycielski Kościoła. A więc widzimy, że jeżeli będziemy zachowywać Ewangelię tak, jak rozkaże nam Urząd Nauczycielski Kościoła, będziemy zbawieni. Tak jak tutaj widzimy, Święty Paweł jako nauczyciel i apostoł, jeśli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Widzicie tutaj ten ludzki czynnik, czynnik władzy i urzędu? Jak ja wam rozkazałem, będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie, jak ja wam rozkazałem. Ja, Paweł, apostoł. Nie jak Chrystus wam rozkazał, nie jak wy żeście sobie wyczytali w Sola Scriptura, jak to zachowywać, tylko jak ja wam rozkazałem. Wtedy będziecie zbawieni. Do kogo protestant pójdzie się skonfrontować, że zrozumiał Ewangelię tak, jak rozkazane? Do nikogo, do własnego muszczka pójdzie. Albo do swojego pastorka, z którym się zgodzi, albo się nie zgodzi, a i tak będzie wierzył, jak chce. Tak? Moi drodzy, powróćmy sobie też do drugiego listu do Tymoteusza. I tutaj też sobie przeczytamy pewne rzeczy. 2:3, drugi Tymoteusza. Weź udział w trudnych przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt wie, walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. 5. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeżeli walczy przepisowo. A ja staję do zapasów i już zdobyłem wieniec. Nie, musisz walczyć przepisowo. O, ja czytam Sola Scriptura, ja już wierzę w Chrystusa. Dobrze, a wierzysz przepisowo? Dalej czytamy 1:13, 2 Tymoteusza. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Ale zwróćmy tutaj uwagę na zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie. Kto daje protestantom zdrowe zasady? Sola Scriptura, Sola Scriptura, Sola Scriptura, Sola Scriptura. 50 tysięcy sekciarstwa, Sola Scriptura. Tymoteusz otrzymuje zdrowe zasady, które mają być jako wzorzec w wierze i miłości, ale otrzymuje od świętego Pawła. Skąd wiecie, według jakich zasad walczyć, by otrzymać wieniec? No Tymoteusz wie od apostołów. Ja, Albert Zalewski, wiem od Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, bo on jest tym, który daje zasady.
zdrowych zasad, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec. Te zdrowe zasady są w kościele rzymskokatolickim. Te zdrowe zasady są właśnie w kościele. Otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeżeli walczy przepisowo. Skąd protestant wie, sekciarstwo wie, że walczy przepisowo? 45 tysięcy sekt. Każdy se walczy po swojemu. A na jakiej podstawie wiecie, że walczycie przepisowo? Że wasza walka da wam wieniec, czyli że wasza walka da wam zbawienie. Bo ja wiem, bo jeżeli walczę zgodnie z przepisami, czyli zgodnie z tym, jak rozkazuje apostoł, czyli urząd apostolski, to jestem pewny zbawienia. A wy? A wy? Zbawię się albo się nie zbawię, nie? Walczę przepisowo albo nie przepisowo. Nieważny grunt, że jest sola scriptura, tak? No nie, widać, że jest sola scriptura plus rozkaz, jak tą sola scripturę przyjąć, jak ją rozumieć, aby była ku zbawieniu. Tak? A więc nie sola scriptura, musi być jeszcze ludzkie pouczenie, wyjaśnienie. I to ludzkie pouczenie, znaczy to jest boskie pouczenie, Bóg przez nas udziela pouczeń i napomnień, tak? My jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Wtedy człowiek ma pewność, że osiągnie życie wieczne. Jeżeli zachowamy tak, jak ja wam rozkazałem. Pozdrawiam.